yes, it's true. Nobody fucks Uncle Spike like you. Shut your fucking face, Uncle Spike. You're the one that fucked your uncle, Uncle Spike. You don't eat or sleep or mow the lawn. You just fuck your uncle all day long. Witajcie w drugim odcinku Gry o Klon. Trochę nam się zeszło z Karolem, żeby podjąć się tematu. Nawet przyznam szczerze, że z powodów tych siarczystych mrozów w Kanadzie doszło praktycznie już do defetyzmu. Karol wybrał siatkówkę zamiast nagrywania podcastu o Toronto. Ale udało się powrócić. Tak zawsze, South Park wraca, to my też. Cześć, Karol. Cześć, Michał. Wróciliśmy jak Feniks z popiołów, jak Kawhi z San Antonio, z kontuzji. Ale tak poważnie, no to tak nas nie było bardziej przez to, że tam też podcasto specjalnujemy, że tak powiem, a po drugie, no też nie za dużo się działo i gadanie o rzeczach, które będziemy powielać, nie miało najmniejszego sensu. Natomiast ostatnio działo się aż dużo i też trochę się zmieni w naszym uniwersum, bo wprowadzamy nową postać. To myślę, że Karol, możemy od tego zacząć w zasadzie, od tego, że wprowadzamy nową postać i niejako ją wykrakaliśmy w poprzednim odcinku, w pierwszym, tym dziewiczym. Że potrzebne jest wzmocnienie gdzieś tam pod koszem. No tak. I zapadł podpis gdzieś w pieczarze kanadyjskiej i przyszedł do zespołu Greg Monroe. Jak myślisz, Karol, czy to będzie... Znaczy, czy będzie? To jest trochę retoryczne pytanie, wiadomo, ale jak bardzo Greg Monroe może się przydać jako wchodzący jedyny zmiennik Valanciunasa z ławki? Słuchaj, Greg Monroe jest taką postacią w NBA, że warto ją mieć. To nie jest zawodnik, który zmieni oblicze drużyny, ale to jest zawodnik, który do dobrej drużyny coś wnosi. On ci nie przeszkodzi, on ci nie zniszczy szatni, a coś zawsze może wnieść. Zobacz, w zeszłym roku grał w Bostonie, Boston grał w finale konferencji, grał Game 7 z Cleveland i był o kilka posiadań, a może o bardziej doświadczonego Jasona Tatuma od wejścia do finału. I Greg Monroe na pewno się przyda Toronto, bo jest zawodnikiem inteligentnym i bezproblemowym. Dobrze, więc kogo oficjalnie wcielamy w postać Grega Monroe w naszym uniwersum, Karol? W naszym South Parkowym kanadyjskim uniwersum uznaliśmy, że Greg Monroe musi zostać, znaczy musi mu być przydzielona rola Jimbo Kerna. Dla tych, którzy są fanami South Parku, tę postać znają, a ci, którzy jej nie znają, Jimbo Kern jest wujkiem Stana, jest weteranem wojny w Wietnamie, lubi broń i ogólnie to jest taki trochę przerysowany obraz takiego redneka amerykańskiego. No i trzeba przyznać, że jest trochę nadpobudliwy. To też warto odnotować. I no w tych odcinkach South Parku, kiedy pokazywał Stanowi bodajże, jak się poluje i ta scena, kiedy jakiś słodki jelonek patrzy takimi wielkimi, słodkimi oczkami, gdzieś tam żując trawę, a wujek mówi, tak się strzela do zwierząt, krzyczysz najpierw idzie na mnie, a potem strzelasz. I zamiast strzelić, jakby strzelili do niego z bazuki, nie trzeba mówić, co się stało z jelonkiem dalej. Także to są tego typu ludzie, bo Jimbo też ma dobrego kumpla. I żałuję, że go nie obsadziliśmy gdzieś, ale on w trakcie sezonu może się przydarzy, może kogoś przepoczwarzymy, bo Jimbo musi mieć tego kumpla. Tak, słuchaj. Jeśli chodzi o pick and roll, to musi mieć tego jasne, kumpla. Jasne, sezon jest długi, Masai Ujiri na pewno ma jeszcze kilka asów w rękawie i wiele scenariuszy, które mogą się wydarzyć, więc może jakaś nowa postać pojawi się w Toronto i będzie to dla nas też postać do obsadzenia. Ale tak poważnie całkiem. Czy Greg Monroe podwyższa jakoś wartość tego składu? To jest taka wymiana, która bardzo zaważy, czy mogli wybrać lepiej? Słuchaj, powiem trochę przewrotnie. Na pewno Greg Monroe nie zaszkodzi Toronto. A czy im pomoże? To się okaże w trakcie sezonu. Raptors budowali swoją tożsamość tym, że mieli szeroki skład. Dwayne Casey grał 10, czasami nawet 11 zawodnikami regularnie w meczach, takimi rotacjami. I na pewno Greg Monroe znajdzie się w rotacji coacha Nersa i myślę, że w różnych ustawieniach będzie grał na czwórce, na piątce. W Bostonie w 19 minut na mecz robił 10 punktów i 6 zbiórek i 2 asysty. Jeżeli coś takiego będzie w stanie, i jeden przechwyt, jeżeli coś takiego będzie w stanie powtórzyć w Toronto, to myślę, że Toronto będzie bardziej niż zadowolone. Poza tym też kluczową kwestią jest to, no, nie chcę mówić, że będzie grał źle, ale jak będzie występował Valanciunas, bo to może dojść do takiego czegoś, że będzie może w trakcie sezonu jakiś słab na tej pozycji, to Greg Monroe będzie wyżej. Wiesz co, ja już od ponad roku
widzę scenariusz, w którym Jonas Valanciunas odchodzi z Toronto i też będąc kilka razy w Toronto na mecze Raptors i mając okazję rozmawiać z ludźmi, nawet raz rozmawiałem z Masami Ujirim, znaczy on mi tego nie powiedział wprost, ale dochodziły mnie słuchy, że Jonas Valanciunas jest może nie tyle na wylocie, co klub chętnie słucha telefonów za niego i nie tyle słucha telefonów, co sam też wykonuje telefony i szuka nowego domu dla Valanciunasa, no bo jak jest Valanciunas, każdy widzi. On już jest takim trochę dinozaurem wśród dinozaurów. Jest wysokim, który nie jest aż tak mobilny, jak mógłby być, jak wymagałyby tego dzisiejsze czasy, dzisiejsza koszykówka. I też nie jest zawodnikiem rzucającym. Powiedziawszy to wszystko tak, mam w pamięci to, że Valanciunas pod tym względem zagrał bardzo dobry sezon, przełomowy w swojej karierze, ale to nadal nie jest to. Jonas trafiał trójki w tym sezonie, trzeba to powiedzieć i trzeba mu to oddać, ale to jeszcze nie jest ten poziom, na którym moglibyśmy mówić, że Jonas Valanciunas jest, że można mu zaufać z dystansu. Też pytałem trochę, jak bardzo to poprawia, bądź też, no nie wiem, zmienia wartość drużyny, bo no niedawno dosyć typowaliśmy sobie, powiedzmy, bilans, tylko że przez pryzmat zakładów bukmacherskich w podcaście specjalnym i wyszło 55-27 dla Toronto. Karol, coś zmieniamy z racji tego, że Greg Monroe w międzyczasie przyszedł, bo w zasadzie podczas podcastu na żywo braliśmy Grega Monroe pod uwagę podczas tego bilansu. Z tego, co pamiętam, to już Greg Monroe był w składzie, kiedy robiliśmy te typy i wydaje mi się, że ta linia powinna zostać. To jest takie solidne 55 zwycięstw, to jest bardzo dobry wynik, nierewelacyjny, ale to jest wynik, na który nie każdy może sobie pozwolić. To naprawdę trzeba być dobrą drużyną, żeby przekroczyć 50 zwycięstw i moim zdaniem, tak mi się wydaje, w aspekcie czysto sportowym Raptors będą naprawdę dobrzy. Oczywiście, jeśli zdrowie dopisze, jeśli prawe udo Kawaja będzie współpracować. I chyba dużo więcej rzeczy będzie współpracować, bo teraz myślę, że pogadamy o rzeczach, które się mogą tak bezpośrednio ze sobą nie wiązać, ale każda może być w jakiś sposób, nie wiem, zależna od tej drugiej. Mówię tutaj o tym, co się nieuchronnie zbliża. No, nie mówię o starcie sezonu, ale o tym, że Toronto w końcu będzie musiało zagrać z tym San Antonio i ta cała narracja będzie coraz bardziej podbijana. DeMar DeRozan powiedział, że on rzuci 50 na znak zemsty, niby. Zastanawiam się, bo też po stronie Kawaja pojawił się ten list, jak to super być w Toronto, wybaczam wszystkim moim wrogom, tak to kiedyś zrobił Janusz Rewiński w Zmiennikach, bo myślał, że coś innego jest w opakowaniu, a to okazało się, że tylko piętra się pomyliły i wybaczam wszystkim moim wrogom i po prostu zagram ten sezon, ale jednocześnie tam nie zostanę. I trochę to co, zmieniamy postać Kawaja z Kennego na Rewińskiego? Rewińskiego nie widziałem w South Parku, w tym jest problem. Natomiast wiesz, Karol, to się jakoś nie wiąże ze sobą jedno z drugim tak bezpośrednio, ale mimo wszystko może powodować, że no nie wiem, hipotetyczna sytuacja, faktycznie DeRozan zmasakruje Toronto, Kawaj zostanie stłamszony, nie wierzę w to i tak dalej, ale te mecze będą jakieś takie słabe, w drużynie będzie małe porozumienie, bo trzeba też pamiętać o tym i to też kolejna rzecz, o której chciałem wspomnieć i to wcześniej rozmawialiśmy z Karolem o tym, co się stanie z Kylem Lowry, w jaki sposób on, nie wiem, ułoży się z Kawajem, bo to też nie jest proste. No, odszedł jego najlepszy kumpel, nie tylko koszykarski, ale myślę taki życiowy, na co dzień, no pomijając jakichś znajomych z dzieciństwa pewnie, czy rodziny. I to też będzie sytuacja, że Lowry może nie tylko z tego powodu, ale też ze sportowych powodów po prostu, nie wiem, no pierwszy raz będzie z Kawajem, z jakimś świeżym zawodnikiem od paru lat, którymi mają kreować grę i mają robić wszystko, żeby drużyna wygrywała, tak. Czy Lowry po prostu nie będzie taką osobą, która po prostu wyleci, niezależnie od tego, czy Kawhi zostanie w Toronto, czy nie. Że zostanie, Toronto będą walczyli o to, żeby go wytransferować, bo z niego no, już nic może nie być. Nawet w tej strefie mentalnej zaufania do klubu, wiesz co chodzi. I te wszystkie rzeczy się zazębiają i coraz ciekawsze to jest. One się zazębiają, te rzeczy, i one są bardzo interesujące i w zasadzie o Kylu Lowrym i jego przypadku w Toronto moglibyśmy osobny podcast nagrać, bo Kyle ma 32 lata i podejrzewam, że jeszcze przez 2-3 lata będzie zawodnikiem ocierającym się o poziom All-Star. Nie wiem, czy będzie się dostawał do tych meczów, ale to będzie dobra klasa NBA. Powiedziawszy to wszystko, myślę, że też Masai Ujiri będzie szukał możliwości wytransferowania Kyla, bo
no 32 lata to są 32 lata, jesteś po tej złej stronie 30. Kyle ma w kontrakcie jeszcze 64 miliony dolarów płatne w 2 lata. 30. Poza tym, Karol, przepraszam, to teraz mi przyszło do głowy, no ale nie dalej jak wczoraj czy przedwczoraj pojawił się chyba za pośrednictwem stacji TSN taki raport, że Kyle Lowry unika niby telefonów i SMS-ów od Masaja i od no, Nika siostro, czyli Nika Nursa, trenera Toronto, i to się dzieje od momentu, kiedy doszło do tego transferu. I to może być tak, że chłop się uspokoił i po prostu chce się przygotować dobrze do sezona. To może być tak, że słuchajcie, no nie chcę z wami gadać po prostu. No. Słuchaj, wierzę w to, że tak jest, bo jak miałem okazję kilkanaście razy być w szatni Raptors po meczach, przed meczami, to widać, że między Kylem a DeRozanem była taka autentyczna przyjaźń. Naprawdę kumplowali się, ze sobą dużo spędzali czasu, żartowali. I bo wiesz, czasami robisz dobrą minę, może nie chcę powiedzieć do złej gry, tylko po prostu starasz się o to, żeby była dobra chemia w zespole i z ludźmi rozmawiasz, bo czujesz, że musisz. Przybijasz piątki, bo wiesz, że to jest dobrze. Ale widać, że między DeRozanem i Laurym była rzeczywiście autentyczna przyjaźń, co zresztą social media potwierdzały z różnych stron. I to, że Kyle nie odbiera teraz telefonów od Masaja, od Nursa, to może nic nie znaczyć, bo wiesz, bo w przypływie emocji mógłby odebrać taki telefon i nawrzucać jednemu, nawrzucać drugiemu i ostatecznie mogłoby się to niczym dobrym nie skończyć, a też jak spojrzysz na rzeczy z perspektywy miesiąca, dwóch miesięcy, trochę ochłoniesz, trochę opadną emocje i myślę, że nie będzie problemów z Laurym, bo w początkach jego kariery w Memphis czy szczególnie w Houston były z nim problemy wychowawcze, ale kiedy przyszedł do Toronto, uspokoił się i naprawdę jest profesjonalistą w każdym calu i też myślę, że tak właśnie podejdzie do sezonu, że okej, stracił przyjaciela, ale na koniec dnia to jest biznes i będzie starał się jako lider tej drużyny, jako człowiek, który w tym składzie jest najdłużej w Toronto, będzie starał się, żeby po pierwsze Kawhi czuł się dobrze w Toronto, a po drugie, żeby ta drużyna szła w jakimś kierunku, bo dopóki Lowry gra w tej drużynie, dopóty będzie chciał, będzie mu zależało na tym, żeby wygrywać, bo nie można mu odmówić pasji, nie można mu odmówić tego, że walczy jak lew. Zawsze w każdym meczu daje z siebie dużo i też dba o szatnie. To prawda, ale to też, tak jak powiedziałem, trochę zazębia się z tym, no bo to też jest fakt. No, ktoś tam przyznał, że Toronto stara się jakoś gdzieś tam przed sezonem jeszcze, prawdopodobnie podczas Media Day też robili dużo, żeby tak się stało, żeby jakoś bardziej, nie chcę powiedzieć, zaprzyjaźnić się z Kawhiem, bo to głupio wygląda, on i tak gra tam, no to nieważne, czy się będą lubić z zarządem, czy nie, no musi odwalać swoją robotę, nawet w oczach innych GM-ów to jest bardzo cenne. Natomiast mogą chcieć na siłę, wiesz, z tym co rozmawialiśmy, wujasem się zaprzyjaźnić, z jakąś rodziną i tak dalej, zmusić, żeby Leonard, no nie wiem, zapuścił jakieś trochę korzenie. I też myślę, że Lowry będzie na to patrzył, bo też zobaczył, w jaki sposób doszło do tej wymiany, co się stało z Demarem i tak dalej. Też on, myślę, rozumie, że to jest biznes, ale z drugiej strony on też ma świadomość tego, że jest kupę lat w tej ekipie i tak naprawdę dzięki niemu no, głównie były upadki, jakieś czołki i tak dalej, ale były też sukcesy, których mogło nie być, po prostu. Jasne. I to też może spowodować, że no, przesadziliśmy tych zawodników, ale faktycznie no, ja z Demarem mogę się zdzwonić codziennie i możemy gadać gdziekolwiek, spotkać się na piwo kolokwialne, ale z Leonardem mi się może lepiej grać. On faktycznie chce tu zostać. Był ten cały kurz z San Antonio i tak dalej, ale on jest takim graczem, że tu mu się podoba i to, co robi management, jest okej, trener jest okej i tak dalej. Tak, myślę, że możesz mieć rację i dlatego właśnie wydaje mi się, że to jest cel w tym, że Lowry nie odbiera telefonów. On chce ochłonąć, chce z dystansem podejść do tego, z perspektywy czasu podejść do sezonu, do pre-season, do obozu treningowego. Bo wiesz, w przypływie emocji możesz różne rzeczy powiedzieć, których później będziesz żałował, a na koniec to jest jego praca i on musi do niej przyjść i pracować najlepiej, jak potrafi. I może się okazać, tak jak mówisz, że z Kawhiem będzie mu się fajnie współpracowało i będą tworzyć zgrany skład, dopóki Masai go nie wytransferuje któregoś dnia, bo Kylem Laurym się handlowało, to znaczy Masai wykonywał telefony i odbierał telefony, jeśli chodzi o Kyla Laury. I pamiętasz, nie pamiętam dokładnie, który to był sezon, 2012, może 13, kiedy był w zasadzie Lowry jedną nogą od przejścia do Nowego Jorku i tam wtedy Dolan zablokował ten deal. Nie pamiętam, za kogo to już było, no ale fakt jest faktem, że Lowry już był na wylocie i w zasadzie od tamtej pory
co sezon, co pół sezonu, co nieudane playoffy, można powiedzieć, to czy Lowry, czy DeRozan, bo trzeba powiedzieć, DeRozan w zasadzie teoretycznie był nie do ruszenia, ale też były telefony w jedną i w drugą stronę wykonywane na temat jego potencjalnego wartości rynkowej, więc no tak to jest w NBA. Dobrze, trochę zmieniając temat na to taki bardziej żartobliwy, bo zaraz zapytam, czy to zrobi DeMar DeRozan, ale myślisz, że podczas Media Day Leonardowi coś w skryptach puściło z tym śmiechem, czy on po prostu taki jest? Bo ja wiem, że wszyscy o tym rozmawiają i nie zastanawiają się o tym, co mówił, a tak naprawdę prawił morały. Bo ani ze strony Damara DeRozana, ani ze strony Kawhi'a z tych wywiadzików takich podczas Media Day no nie działo, nie padło nic jakiegoś sensacyjnego, zabije was wszystkich, zamorduje i w ogóle będzie sezon zemsty. To też było takie casual bardzo. Ale mimo wszystko z Leonardem no widać było, że Leonard jest sobą, co? Że wrócił chyba trochę tak do siebie, tak, powiedzmy. Cieszę się, że pytasz o to, bo chciałem poruszyć ten temat, ale zanim to powiem, ogólnie ten Media Day to jest coś takiego, co musi się odbyć. Dziennikarze zadają dużo pytań. Klubowi pracownicy od mediów robią dużo zdjęć, tylko z tego natłoku tych różnych tam aktywności aż tak dużo takiej wartościowej treści nie ma. Pytania są często takie, wiesz, ogólnikowe, te zdjęcia są takie trochę sztampowe, takie jak co roku, nic nowego się nie odkrywa. To jest coś takiego, taka pierwsza zapowiedź, że zbliża się sezon, że zbliża się preseason i ogólnie jest fajnie. Można czasem wyłowić jakieś perełki, że ktoś powie coś fajnego, na przykład Enes Kanter, że mu twardnieją sutki na myśl o playoffach, ale generalnie aż tak dużo wartościowej treści nie da się wyłowić. A wracając do Kawhi'a, to taka śmieszna scena. Tam dziennikarz zapytał coś o jego postać, Kawhi odpowiedział, ale po czym dodał, że musisz zadać mi kolejne pytania, bo nie mogę wszystkiego o sobie powiedzieć, i po czym parsnął takim śmiesznym śmiechem. I chciałem trochę nawiązać do tego, bo na swoim fanpage'u wrzuciłem ten filmik i tam ktoś mi przypomniał, że ja wysnułem taką tezę, że Kawhi może nie być aż tak bardzo inteligentny, a ktoś mi zarzucił, że on jest introwertykiem. I ja chcę podkreślić i powiedzieć, ja nigdy nie powiedziałem, że Kawhi jest debilem, bo nie używam takich słów w odniesieniu do zawodowych sportowców, do sportu, którym się interesuję. To, że ktoś jest introwertykiem, to może i nim być, nie ma problemu. I że ktoś jest mało inteligentny, to znaczy takim zwykłym IQ, to też nie ma z tym problemu, bo Kawhi jest boiskowym geniuszem. Myślę, że można tak powiedzieć. Jest genialny, jeśli chodzi o granie w koszykówkę. I za to go lubimy, za to go cenimy. My nie chcemy, nie oczekujemy od Kawhi'a, żeby wynalazł szczepionkę na wirus HIV czy na raka, i nie oczekujemy od niego, że zna, nie wiem, wszystkie stolice państw świata. Więc w tym aspekcie nie mam problemu. Moja teza była taka, że często zawodnicy są zbytnio pod wpływem osób trzecich, swoich agentów, swoich tak zwanych ludzi z otoczenia, dlatego że wielu z nich, nawet ich tych topowych zawodników, są po prostu mało rozgarnięci, ale to nie jest żaden zarzut w ich stronę, tylko po prostu takie są fakty. I to tyle, co chciałem powiedzieć. Rozumiem. Dobrze. Nie chcę mówić, że popieram czy nie, bo to ja rozumiem, że to może być sposób bycia albo... To, że ktoś ma głupi śmiech albo reaguje w dziwny sposób, wiesz, to jest trochę jak Tim Duncan w tych reklamach. Już śmianie się z samego siebie, jestem tak bardzo podniecony, że przewróciła się doniczka. Wiesz, to jest dalej w tym samym nurcie. Szkoda tylko, że nie w San Antonio, tylko w Toronto. Dobrze, DeMar DeRozan, to wcześniej wspominałem, to w zasadzie może mieć wpływ też na dużo rzeczy. Na pewno na narrację i na to, czy przyciągnie to widzów i kto wykupi ile jednorazowych wejść na League Passa, żeby obejrzeć ten pierwszy mecz. Ale panowie, że tak powiem, czyli Toronto San Antonio, zagrają w przyszłym roku, kalendarzowym dopiero. To będzie wyjazdowe spotkanie dla Toronto w San Antonio 3 stycznia i 22 lutego repeta, że tak powiem, w Toronto. Karol, myślisz, że DeMar DeRozan rzuci 5 dych w którymkolwiek z tych spotkań? Tak chociaż więcej niż 50? Wiesz, Michał, co ja myślę? No. Planuję swoją coroczną wyprawę do Toronto i mam w kalendarzu zakreślone dwie daty. Jedną datą jest właśnie powrót DeRozana do Toronto, a drugą przyjazd LeBrona.
I nie wiem, którą zakreślić. Nie mogę być na obu, bo to w czasie trochę jest zbytnio rozciągnięte. No i z różnych przyczyn nie mogę być w Toronto 1,5 miesiąca czy nawet 2, bo mam w domu 5-kilowy... bo mam w domu 5 kilo powodów, żeby nie być miesiąc poza domem. Więc wracając do twojego pytania, czy rzuci 5 dych? Myślę, że nie rzuci 5 dych. Znaczy nie mam żadnych argumentów za tym, że uważam, że nie rzuci 5 dych. Po prostu myślę, że nie rzuci. Bo na przykład Kawhi będzie go krył, będzie krył go dobrze. To jest jeden duży argument, tak duży jak dłonie Kawhia. Myślę, że to będzie wyjątkowa sytuacja i dla Kawhia, znaczy i dla DeRozana, i dla fanów Toronto, i dla drużyny Toronto, dla Kyla Lowry'ego i dla w ogóle wszystkich, nawet zaczynając od w ogóle tego, co będziemy widzieli na parkiecie, a kończąc na tych ludziach, którzy pracują na obiektach ACC, które w międzyczasie zmieniło już, nie wiem, czy fani Toronto wiedzą. Jeśli nie wiedzą, to dowiedzą się od nas. ACC już nie będzie się nazywać ACC, tylko Scotiabank Arena. Słuchajcie, będziemy powoli kończyć, ale też trochę nakreślimy, jaki jest rozkład jazdy, jeśli chodzi o Toronto, bo myślę, że tam w okolicach pre-seasonu, bądź też jego zakończenia, będziemy mogli trochę pogadać o drużynie, bo kilka nazwisk może tam zostać, kilka nazwisk może się nie ostać w drużynie, może ktoś nowy się tam pojawi, będą zaskoczenia. Wiadomo, pre-season, no. Więc na pewno jakoś tam będziemy to omawiać. To wygląda trochę na ich taki tur dobroczynności, bo Toronto jest zaangażowane w tą akcję NBA Australia, gdzie o dziwo nie, do Australii nie przyjeżdżają zespoły, tylko do USA. No i Toronto będzie grało jeden mecz z Melbourne, bodajże United. To będzie 5 października. Swój preseason zaczynają 29 września od domowego meczu z Portland. I tak naprawdę grają potem z Utah, no ze wspomnianym Melbourne, Brooklyn i kończą preseason 11 października wyjazdowym spotkaniem z Nowym Orleanem. Nie spodziewajmy się tutaj cudów, jakichś wielkich ujawnień, że czekała jednak wrócił do zdrowia, bo może go równie dobrze w preseasonie tam nie być, ale te małe nazwiska chyba będą się liczyć. Jakiś, Karol, komentarz do preseasonu, czy średnio? Raczej średnio. Słuchaj, nie śledzę Ligi Australijskiej, ale jak już zaczną się te mecze, szczególnie w aspekcie Toronto, co będzie nas interesować, sprawdzę sobie składy. Może tam są ludzie, którzy mieli jakieś epizody w NBA albo epizody gdzieś tam, nie wiem, w polskich ligach, francuskich, czy jakieś tam ogólnie ludzie, którzy mają coś, o których można coś ciekawego opowiedzieć. Bo na razie nie wiem, bo niestety nie interesuję się australijską ligą. Może niesłusznie. Nawet już, wiesz, nawet pytam ze punktu widzenia NBA, no preseason to jest właśnie ten czas, kiedy no, możemy zobaczyć te pierwsze nazwiska w nowych koszulkach, ale tak szczerze mówiąc nic poza tym. Tak samo to jest taki większy kaliber Summer League trochę, no możemy pooglądać różne rzeczy, plus minus może ktoś doznać kontuzji. Natomiast Toronto zaczyna swój sezon 2019, nazwijmy to, 17 października w meczu z Cleveland. Będą dwa mecze domowe. Toronto najpierw gra z Cleveland, a dwa dni potem 19 gra z Bostonem. I tak, Karol, może na koniec przyjrzyjmy się temu, no nie wiem, tej połowie miesiąca października, bo tych spotkań będzie już, patrzę, 6-8 bodajże, tak? 8. Wymieniam, Karol, po kolei. Cleveland, Boston, Washington, Charlotte, Minnesota, Dallas, Milwaukee, Philadelphia. I to jest 6 domowych spotkań, 2 są wyjazdowe. Jaki bilans będzie miało Toronto po tych pierwszych spotkaniach? Nie robiłem jeszcze sobie tej analizy. Sprawdzałem kalendarz Raptors już od góry do dołu pod kątem wyjazdu i też miałem, znaczy to była moja trzecia opcja, wyjazd na rozpoczęcie sezonu, bo naprawdę, tak jak przeczytałeś, jest kilka ciekawych drużyn. Choćby Boston, choćby Dallas, które ciebie i mnie interesuje. Nie wiem, musiałbym to sobie rozpisać, rozrysować. Z Bostonem będzie na pewno ciężki mecz. Boston i Washington to są drużyny, z którymi no, będzie walka jakaś, myślę, w sensie taka, że to może być porażka, jasne. Z Minnesotą, no to wiadomo, to co się stanie z Butlerem. Milwaukee może ostro zacząć sezon i też mogą być kłopoty. Philadelphia, to też nie są cieniasy. To nie są, wiesz, leszcze. Na mecze. I gdyby doszło do takiej sytuacji, że powiedzmy po 8 spotkaniach, bo Toronto będzie jakieś 4-4, 5-3, jestem przekonany, że przez cały sezon będziemy patrzeć na twarz Kawhia, czy jest uśmiechnięta, czy jest trochę uśmiechnięta, co mówi Kawhi, co mówi wujek, no bo wiesz, bo to jest
To jest ten czas. Tak, może zacząć się, masz rację, może zacząć się po prostu dyskusja. Jeśli faktycznie, bo no też nie mówmy, że to jest super ciężki terminarz, ale z drugiej strony to rozpoczęcie też może nie być łatwe, bo to są, no na przykład Cleveland, no to są drużyny, na którym na niczym nie zależy i chcą tylko dobrze rozpocząć sezon, bo wiedzą, że i tak nie będzie za wesoło. To jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że Raptors w zasadzie mają niezmieniony skład, no nie licząc tej wielkiej wymiany, ale mają nowego trenera i to jest nowe rozdanie. Ich teoretycznie lider, Kawhi, on musi w ten system wejść. Ja jestem przekonany, że on w ten system wejdzie, ale czy on to zrobi już w pierwszym tygodniu, w pierwszych 8-10 meczach sezonu, ciężko powiedzieć. Dobra, a ten pierwszy miesiąc w zasadzie wszędzie będzie jakiś taki plus minus, wiadomo, od terminarza zależy, jakiś taki może być nerwowy, natomiast w listopadzie, ja wiem, że to dosyć daleko i ten październik musi minąć i to, co tam się stanie, może być super, może być, nie wiem, 8-0 i w ogóle będziemy bredzić głupoty. Natomiast w listopadzie dzieje się cudo, bo od początku listopada, czyli 2, 4, 5, 7, Toronto wyjeżdża. To jest Phoenix, Los Angeles, Utah, Sacramento. Po czym wracają na 3 mecze do siebie, a potem znowu mają 4-meczowy road trip. I myślę, że to faktycznie, może nie ten październik, ale ten listopad okazać się kluczowy, dlatego wiesz, kim jest ta drużyna tak naprawdę. Bo to, że masz wyjazd, nie wiem, przykładowo w tej drugiej połowie Boston, Chicago, Orlando, Atlanta, no to raczej nie powoduje twojego moczenia nocnego, tylko no wiesz o tym, że połowę z tych spotkań pewnie wygrasz. Ale mimo wszystko to są 4 spotkania wyjazdowe, to nie jest łatwa sprawa. I pokazuje, jaka jest drużyna. No, ale też te dłuższe road tripy dla takich budujących się drużyn często są dobre, bo pomagają zbudować lepszą chemię, bo jesteś poza domem, jesteś praktycznie 24 godziny na dobę ze swoją drużyną, nie ze swoją rodziną i w jakiś sposób pomaga to. Często drużyny budują się przez te wyjazdowe spotkania, te wycieczki. Nawet jeśli to się czasem nie przekłada wygranymi na boisku, to później w przyszłości to procentuje. Dobra, słuchajcie, to kończymy na dzisiaj. Jesteśmy po drugiej grze o klon. Jak widzicie, nie za specjalnie dużo się dzieje, ale myślę, że to tempo jakoś wejdzie. Poza tym Karol, jak wyjedzie, to przywiezie jakieś ploteczki. Na pewno. A jak będą jakieś świeższe ploteczki, to zapraszamy do naszych mediów. Przede wszystkim podcast specjalny live i nie tylko live. Karol mówi również blog, fanpage i tak dalej. No i możecie wpadać na świat koszykówki, ale to nie jest obowiązkowe akurat. No i co, do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia przede wszystkim. Chociaż może jak Karol wyjedzie, to do zobaczenia. Karol, byś nakręcił coś tam, że wchodzisz, a wszyscy koszykarze w gaciach. Mam nadzieję, że nagramy przynajmniej jeszcze jeden odcinek, zanim wyjadę, bo mój wyjazd planuję na luty lub marzec. Więc bądźmy dobrej myśli, że trzeci odcinek to nie będzie akurat odcinek z mojego wyjazdu, bo to by znaczyło, że nic nie zrobiliśmy od teraz do lutego lub marca. Tak, bo my jesteśmy w zasadzie oszczędni w treściach. To jest drugi odcinek. Pierwszy był dawno temu, to jest drugi. My po prostu jesteśmy oszczędni. Poza tym jak Karol już wybuchnie z ploteczkami, to nikt nie zakręci tego kurka, nikt nie zaszyje tego worka. To będzie koniec. Albo nowy początek, zależy jak na to patrzeć. Dobra, trzymajcie się, do następnej razy. Cześć. Na razie.